Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 2 z naszymi siostrami Brown. Jak widzicie, my tutaj już mamy drugi rok. Tak, ostatnio skończyłam z nimi pierwszy. Oczywiście miały dobre stopnie, bla bla bla, jak to siostry Brown i w ogóle jak to moi simowie. O Jezu, tu znowu głośno. Wszystkie mają piąteczki i jest pięknie, ale też myślę o tym, żeby troszeczkę olać oceny Clarice i Idy i żeby właśnie tylko Melissa była taką kujonką, no bo do niej to pasuje, a dwie pozostałe nie muszą przecież aż tak bardzo, bo że te rachunki mnie dobijają. A dwie pozostałe nie muszą przecież aż tak bardzo dobrze się uczyć, mogą się zająć innymi duperlami. Myślę, że to byłoby spoko. Dawno nie było odcinka, wiem. Ale nie miałam po prostu czasu. Niestety. Nie miałam czasu. A tutaj trzeba wszystko montować, nie tylko nagrać, montować, wrzucić. Na wszystko trzeba czasu. Dobra. My dzisiaj, pamiętam, że miałyśmy w planach... Tak, wiem co ja chciałam. Ej, czemu ona już... A jest, ma to pragnienie, żeby wstąpić do bractwa. Od tego chciałam zacząć, bo wiecie, wstąpimy do bractwa. Czy ktoś może to wyłączyć? Nie ma! Wstąpimy do bractwa. A ona ma wykłady w godzinę, no pięknie. Tak, rzuć słuchawkę na podłogę i wyjdź. Chciałam wstąpić do bractwa, żeby wiecie, ona poznała ludzi. A potem zrobimy imprezę, a na koniec wyjdziemy na miasto. I to jest mój plan na ten odcinek. Co z tego wyjdzie, to się okaże jak zwykle w praniu. Co ty w ogóle robisz? Grasz w grę. A ty tutaj patrz, co masz do roboty. Technika, kreatywność, sprzątanie, moja droga. Tak nie będzie, bo ty jesteś kujonką. I jeszcze musisz wykonać zadaną pracę. Na którą masz egzamin? Na 17. No to masz dużo czasu, żeby się pouczyć. Gdzie jest kibelek? Nigdy nie mogę pamiętać. A jeszcze tego lustra głupiego nie wymieniłam. Od razu weź sobie też prysznic. A potem... Czy tu gdzieś na górze były książki? Ty chyba masz je u siebie w pokoju. O. Proszę bardzo, ucz się techniki. Potem ucz się sprzątanie. I potrzebujesz jeszcze kreatywności. Teraz nie możesz się użyć przemowy, no spoko. Clarice, moja droga. Ty tutaj się świetnie bawisz, widzę. Byś coś zjadła. To najpierw. A ona ma za godzinę wykłady. No to nie jedz, idź na te wykłady. Ech. Może i się uda. Może wbije ten punkt. Proszę bardzo. Udało się. Niech idzie wkuwać. O, dziewczyny wróciły, a ja tutaj, kurde, przyspieszyłam sobie zwykle czas i nawet nie zauważyłam. No, na trzy simki to... Dobra. Pięknie tańczysz i to na boso, ale idź się ogarnij, bo ja mam dla ciebie dzisiaj plan. No, dzisiaj się skupimy trochę na Idzie, bo chciałabym właśnie jej tutaj dostać się z nią do tego bractwa i w ogóle, a ona, kurde... Nie mamy jakiegoś ekspresu do kawy. Dlaczego? Bo nie mamy. Mamy trochę pieniędzy, więc pozwolę sobie kupić. Aczkolwiek nie uśmiecha mi się inwestowanie w ten akademik. Najwyżej potem go zabierzemy z powrotem. No problemu. No jakieś nie za drogi, bo nie jesteśmy jakoś specjalnie bogate. Zapasz sobie potem kawę. Dobrze, a ty moja droga? Właśnie. Masz dużo do nauki? Trochę tam masz, ale na razie ci odpuszczę, bo ty musisz przede wszystkim skorzystać z toalety. Nie ma pogawędek, żryj, czemu nie zrobiłaś siku? To nie pij tej kawy, bo przecież się zeszczusz. Idź szybko i dopiero potem zapasz kawę. Co ja z nią mam? Żebym tylko nie zapomniała o Clarice, że ona tam zagłębia tą magię. O, wróciła nasza kujeneczka. Niech sobie zjedz sobie coś najpierw. No, wypij kawę.
Wypij kawę, wypij kawę ze 3 razy. Będziemy się telepać, ale to nic. O! Ona umie już tworzyć nowy obiekt. Także spoczko. Ty masz na którą? Do uczelni? Na 12. A to jeszcze sobie chwilę możesz tutaj pozać. Chyba, że jakości zabawy podniesiemy, nie wiem. Idź sobie graj, nie obudź lamy. Już się telepiesz, czy jeszcze nie? To chyba jest jakieś mieszane, co? Bractwo Oresa Howard. To może do jakiegoś bractwa? Tak jak ja z Mirkiem w swojej serii właśnie przyłączyłam się do Stowarzyszenia Studentek i był jedynym facetem tam. No dobra, zobaczmy to Trifrum, coś tam. Bo jestem ciekawa. Ona szczęśliwa i poszła spać. Bardzo mnie to... O, jaką masz fajną zabawę, ale sama tu grałaś, biedna. Nikt się do ciebie nie przyłączył. Raz wystarczy. I leć, zobaczymy, czy damy radę. Boże, wyłącz to! Ja nie wiem w ogóle, czy w ogóle mnie słychać. Czekajcie. Zaraz wyślemy po ciebie kilku naszych członków, żeby cię powitali. No to czekam. No proszę bardzo, teraz sobie możesz tańczyć, bo ja tego nie słyszę. Hi, hi, hi. Ale nie na długo, bo tutaj czekamy na naszych gości. Nie ściskaj się. O, idą, idą. Idą lasencje. Słuchaj, podziwiaj. O, same laski przylazły. Luz, dziewczyny, nie kłóćcie się, do każdej podejdę. Dobra, idziemy w gesty, bo nie chcą się podziwiać. Gesty zawsze działają. Mwah, mwah, mwah. Otylia, tak? Dobrze. Czy to nie są te same dziewczyny, które... były z Mirkiem? Tak teraz się patrzy. Nie wiem, tak mi się wydaje. Podobne. Okej, to już ją mamy. Gdzie jest kolejna? Tutaj siedzą dwie. Na szczęście nie poszły za daleko. Widzę, że przyszły do nas oddawać lekcje. Nie wiem, czy my chcemy być w takim bractwie kujonek. Mam nadzieję, że ona nie będzie musiała się do nich wprowadzać. Tylko taką mam nadzieję, bo... Nie pamiętam, jak to było z tymi bractwami. Ale z tego, co każę, to chyba nie. I się udało. Sukces! Świetnie. A ciekawe, jakie mają przywileje. Szlapuka! To powiedz jej dowcip. Zrób okrzyk studentów. Tutaj nasza Klarisma pragnie, żeby rzucać zaklęcia, ale jeszcze chyba nie ma takiej możliwości. Więc nie będziemy szaleć. Niech ona idzie do toalety najpierw, a potem jeść. W tej kolejności bym to zrobiła. Nie oglądaj. Boże, jaki tu jest syf. Ja muszę tą pokojówkę wynająć. Nie będę żyła w takim syfie. Chyba, że nie wiem, ktoś będzie sprzątał. Która z was... Będziecie sprzątać na zmianę, o. Ktoś potrzebuje sprzątania teraz? Ty teoretycznie potrzebujesz sprzątania, ale ty przecież pracę semestralną. No ale do 17 zdążysz i napisać pracę i posprzątać akademik, więc tak. Chyba nie zdążymy posprzątać do tej 17, jednak. To się tu bije. Wiecie co? Pobiłeś kobietę? Benedykt! O, zniknęła. Szybko ci tam idzie. Kto tu płacze? O Jezu! Biedna! Aha, ona płacze, bo utknęła w tym miejscu. Teraz wyjdziesz? Nie ma za co. Ona biedna od wczoraj tam stała i... A, sprzedam ten bryzek. Od wczoraj tam stała. Dobrze, że nie umarła nam, bo ona do domu idzie. No i skoro już będziesz na dole, to możesz sobie coś zjeść. Proszę bardzo. O, wróciła Ida. O, chcę zrobić to przyjęcie sportowe. Właśnie na to czekałam. O, i wróciła też Clarisse.
jak słychać ten wiedźmierski śmiech, kurde blaszka. Och, zapomniałam, że tu można tylko w ogóle 3 osoby chyba zaprosić. Oczywiście zaprosimy dziewczyny z bractwa. A nie, mogę więcej. Dobra, profesorów nie będę zapraszać, bo to byłoby przeginka. Zaproszę tych, co znamy. No właśnie dlatego chciałam poznać bractwo, żeby mieć kogo zaprosić na przyjęcie, bo inaczej byłaby lipa. Jak to nie przyszli wszyscy zaproszeni goście, to nie... pierwsza barabara, okej. No wiem, wiem. Włącz muzę. To nikt nie przyszedł? O nie, idzie ktoś. Idą, co nie idą? Tak się zastanawiam, co się robi na sportowym przyjęciu. Więcej... zaproś grupę tymczasową na zabawę. Co nudy? Jakie nudy? Marisa, idziesz na wykłady? To idź. Jakie nudy? Tutaj nie ma żadnych nudów. Zaraz podamy galaretkę i wszyscy będą zadowoleni. O, chodźmy grać w kosza. W końcu to jest sportowa impreza. Tak. Wrzucaj do kosza. W zimie. A możemy jakoś ćwiczyć razem? O nie, tak. Ćwiczmy razem na śniegu, nie? I mogę pozapraszać je? Będą za mną szły? Zaproś. A ona nie jest w naszej grupie. O, może być. Już jest lepiej. A można tylko z jedną osobą grać w kosza? Ty tam nie zamarzniesz mi? Chyba jeszcze nie. A wbiłaś ten punkt? Bo nawet nie przyuważyłam. Nie, nie wbiłaś. Może być. To nie jest efekt, który chcę uzyskać. Stój, a ciebie mogę też zaprosić do gry w kosza? Nie mogę, można grać tylko z jedną osobą. Więc dobra, musimy wynaleźć jeszcze jedno zajęcie. O, idziesz popatrzeć, jak gramy? Co mogą robić w grupie? Tak się zastanawiam. O, może wiem! Jakoś bitwa na śnieżki, coś w tym stylu? Ale jest za mało śniegu, chyba. Lebowana, łapowady. Nie ma czegoś takiego, żeby razem mogli wlepić bałwana. I znowu nie mogę zaprosić więcej. Gdzie polazły tam te laski? Nie widzę ich. Weź, włącz wszystkie światła. Tu jakoś słabo świeci. Jest, zaproś. Czy Clarice nie poszła na wykłady, bo się uczy cały dzień? Prawdopodobnie tak było. Upsi! Przestańcie się ściskać, dziewczyny! Jezus, ta interakcja jest po prostu masakrą jakąś totalną. O, mogę dołączać ludzi. Aha, nie, bo ona jest z bractwa. Dobrze, już rozumiem. W sumie możesz ją poznać, bo czemu nie? Przyszły do nas i się obżerają, nie? Ida zmęczona poszła spać. Ona by chciała na łyżwach pojeździć. Nie wiem, czy będziemy mieli takie miejsce gdzieś u nas, żeby pojeździć na łyżwach. Super, wbiłaś punkt, to wracaj do domu, bo zamarniesz mi tam na tym dworze. Siuśku sobie zrób. Weź sobie prosznic i możesz iść spać. A my się tutaj troszkę pouczymy z naszą kujonką jeszcze.
O, tutaj stoi jakaś lasecka. Zaprosimy ją do wspólnej nauki. No, a jutro, znaczy kolejnego dnia sobie z siostrami wyjdziemy na miasto, spędzą trochę czasu razem, bo one też mało ze sobą gadają. Widzicie, wszystkie chcą porozmawiać z krewnym. W ogóle jakie kurde odgłosy z tych pokoi. Słyszycie? Śmieszne. Zimno im przez sen, czy co? Kurde blaszka. Czy oni nie mają dachu? Ej, faktycznie, zobaczcie. Tu jakby nie było dachu. Jakby śnieg leżał. Czy to jakiś bug? Bug? Bez ja, nie? Może faktycznie, patrzcie. Coś jest nie tak z tym akademikiem. Mamy śnieg w domu! Cholera! Nic dziwnego, że oni tam marzną. Matko Bosko, wszyscy chorzy. I co teraz będzie? Właśnie tak sobie patrzę na ich godziny. I się zastanawiam, kiedy my wyjdziemy na to miasto. Bo nasza kujonka musi iść na wykłady na 17. Więc chyba wyjdziemy rano. One nie muszą iść. Chociaż jej doby się przydało, szczerze powiem, bo ona ma lipę. Chociaż mamy 27 godzin. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spróbuję z nią nie iść. I tak, jak wrócimy, to będzie taka sama godzina, więc będą mogły jeszcze iść na wykład. Tak naprawdę. No, to nie jest głupie. Okej, moi drodzy, sytuacja wygląda tak, że mi się coś zepsuło, jak zwykle. W końcu do Simsy 2. I nie mogę wyjść nigdzie z dziewczynami. Bo jak widzicie, one teoretycznie wyszły, ponieważ mają jeść, gdzie chcesz. Ich tutaj nie ma, jak na nie klikam, po prostu stały się simkami Winmo. I nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Oczywiście ja tam będę sobie to naprawiać, jak zwykle, bo co mam do roboty? Simsy! No ale będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że coś uda mi się skleić z tego, co już mam. I cóż, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zapraszam do komentowania i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa, pa!